Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ryzon i dzisiaj sobie pogadamy o EA Sports WRC. Niestety powiem szczerze, że już po pierwszych zwiastunach spodziewałem się, że to będzie zła gra, ale nie spodziewałem się, że będzie jeszcze gorzej. Zędługo wam wszystko zaprezentuję i zapraszam was do moich argumentów, dlaczego ja tak uważam. Pierwsze, co zacznę, to właśnie screen tearing. Jeśli nie wiecie, co to jest screen tearing, to właśnie jest to takie załamanie obrazu. W WRC najnowszym to występuje i szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się, że w takich nowych grach może się to jeszcze występować, ponieważ jeszcze nie spotkałem się ze screen tearingiem chyba od 3, może 4 lat, no może przesadzam, może 2, bo ten czas tak leci, to mogę się pomylić. Ale serio, jak tak zauważyłem, to jest ten screen tearing i podczas rajdu to przeszkadza. No może niektórym to nie może, może nie będzie przeszkadzać, ale jednak mi to strasznie przeszkadza. Takie wytłumaczenie głupie. Ale serio, tak dawno się z tym nie spotkałem. Myślałem, że ten problem będzie już wyeliminowany w grach wideo, a jednak się jeszcze z tym napotkałem. A nigdzie w nowych grach się na to nie napotkałem. W The Crew nowym, w WRC-kach od KT Racing, czy jeszcze po prostu od wielu innych tytułów, nie? Więc serio, to takie wystąpienie to naprawdę oklaski dla Codemasters. Kolejną rzeczą to model jazdy. Szczerze mówiąc tak, no spodziewałem się, że takiego Simcade'a, jednak nie spodziewałem się, że bardziej jeszcze zrobią z tej gry arcade'ówkę. No dobrze, no nie, mnie to nie przeszkadza aż tak, jednak najbardziej mi przeszkadza jazda po asfalcie. Okazało się, że samochody są bardziej przyklejone do asfaltu niż kiedykolwiek oraz są nadsterowne podczas jazdy i takie... Jak oni to wykonali? Serio, podczas jazdy na asfalcie jest strasznie auto nadsterowne i mam nadzieję, że to w następnych łatkach poprawią, ale nie wiem jeszcze. To się zobaczy po prostu i po prostu przeszkadza i nie czerpie się przyjemności z jazdy. Dalej oczywiście przyczepię się do tras. Znacie trasy? Część tras jest naprawdę bardzo fajnie zrobionych, na przykład rajd Kenii, naprawdę czuć klimat, że jeżdżę po rajdzie Kenii. Jednak niektóre trasy to po prostu, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre z nich to po prostu nie czuć tego klimatu, że jeżdżę po jakichś terenach, na przykład rajd Chorwacji. Nie czuję, żebym jeździł po rajdzie Chorwacji, tylko czuję się, jakbym jeździł, nie wiem, po rajdzie Słowacji, południowej Polski gdzieś. Serio, nie czuję, jakbym jechał rajd Chorwacji. Czuję się, jakbym właśnie jechał taką właśnie jakby centralną Europę. No gdzieś w górach, nie? Gdzieś, no właśnie, tak jak w okolicach właśnie takiego Śląska, Małopolski, no może Zakopanego, północnych Czech, północnej Słowacji, takie tereny. Nie czułbym, jakbym jechał po rajdzie Chorwacji. Jeszcze tak rajd Estonii, też nawet widziałem odcinki rajdu Estonii. To też nie wyglądały przekonywująco. Nie czułem się, jakbym w ogóle jeździł rajd Estonii. Jednak przypominam, kilka rajdów naprawdę jest ciekawych i czuć klimat. Monte Carlo, Szwecja mogła być o wiele lepiej wykonana, ale może być. Kenia, jak wcześniej wspomniałem, kilka rajdów naprawdę ciekawie wygląda, jednak część z nich niestety nie czuć klimatu tego rajdu. Czuć, że jeżdżę po zupełnie innym rajdzie, a nie po jakimś takim, co sobie sam wybrałem. Pomiędzy innymi w WRC od KT Racing albo też od Dirta Rally, to po prostu Dirta Rally 2.0 czuć było klimat tych rajdów, czuć było, że naprawdę jeszcze po jakimś danym kraju. A przy tym to część czuje, że jeszcze po tym kraju, a część właśnie nie. Dalej przyczepię się do trybu Moments. Szczerze mówiąc, jak
usłyszałem o tym trybie, pomyślałem fajnie, bo akurat lubię takie tryby historyczne, właśnie jak to jest w Formule 1 albo też w grach typu takich typowo motorsportowych, Formuła 1, NASCAR czy właśnie WRC chociażby. W WRC 10 na przykład zostało to bardzo dobrze zrobione. Mięćmy samochód, odcinek, przejedź dany odcinek w wyznaczonym czasie. Fajne było to, że te odcinki były zrobione specjalnie, tak, jakby były faktycznie w tamtych latach. Na przykład, nie wiem, mieliśmy Alpinkę, mieliśmy lata 70. i kurde, kibice byli z lat 70. Kibice byli blisko drogi, jak w latach 70. No kurczę, czuć było klimat. Również start i meta było bardzo fajnie wykonane. W Dirtie Rally 2.0 były też rajdy historyczne, jednak były zrobione nieco mniej tak imersyjnie. W sensie były rajdy historyczne, mieliśmy wyznaczony odcinek, mieliśmy historię też podaną. Właśnie w WRC 10 też mieliśmy historię kierowcy oraz samochodu, jak ukończyliśmy odcinek. W Dirtie Rally 2.0 było tak, że ukończyliśmy odcinek specjalny, dostaliśmy historykę i fajnie, nie? Szkoda, że nie było imersyjnie, tak jak w WRC 10, że nie było kibiców blisko drogi albo też uczesanych jak w tamtych latach. A tutaj musimy czekać co miesiąc na nowe zawody, macie jeden odcinek specjalnie zrobiony. Aktualnie mamy jeden przygotowany z Subaru Imprezą, a ciało Subaru Legacy. Przejechać mamy i tyle, i dostaliśmy tylko nagranie z WRC i tyle, żadnej historii, nic. Nie jest tak fajnie zrobione jak w WRC 10, a chociażby w takim Dirtie Rally 2.0. Się zawiodłem. Kariera. Szczerze mówiąc, karierę to spodziewałem się tak jak w Formule 1. Jednak, jak tak patrzę, jest nieco okrojona. No nie mówiąc już o WRC od KT Racing, co ma akurat bardzo dobrą karierę i akurat chwalę, a w WRC to tak nie czuć tego, w sensie mamy kalendarz, możemy wybrać mistrzostwa, ale kalendarz jest jak dla mnie nieczytelny, musiałem się w ogóle do tego przyzwyczaić. W WRC od KT Racing od razu już ogarnąłem kalendarz, znaczy nie od razu, tak po 5 sekundach, a w WRC od Codemasters musiałem tak myśleć, kurde, gdzie jestem w końcu, bo już nie wiem, który jest tydzień, nie? I taki, nie mogłem się odnaleźć po prostu. Musiałem się tak przyzwyczaić do tego kalendarza, co jest beznadziejne dla mnie, ten kalendarz. A ci, jeśli porównując to do F1, to jest naprawdę okrojony. Jest kilka segmentów, które mamy z F1, jednak zostały je okrojone. Kolejna rzecz to będzie imersja. Szczerze mówiąc, jak pomyślałem o imersji danych rajdów, w sensie imersji w ogóle w WRC, jak myślałem, że Codemasters zrobi to porządnie, nie? Że będzie to jak w F1, że mamy podium, wszyscy się oblewają szampanem, jest zabawa i w ogóle hura, nie? W WRC od KT Racing było tak, że tylko podjeżdżaliśmy do podium, kibice nam klaskali, myśmy pokazywali puchar, cieszyliśmy się z tego i tyle, spoko. No może być jak dla mnie. A w WRC od EA, czy tam Codemasters, to pokazali tylko samochód na podium, puchar i tyle. To jest jedna z tych imersji. Po prostu nie czuć takiego rajdu, po prostu to nie jest takie satysfakcjonujące jak na przykład w F1, albo też no, w WRC od KT Racing było to mniej, ale i tak dalej satysfakcjonowało, jak po prostu podjeżdżaliśmy swoim pojazdem i pokazywaliśmy swój puchar. Spoko. A tutaj puchar, auto i na razie. Do budowy pojazdu też się przyczepię. Szczerze mówiąc, jak myślałem o budowie pojazdów, to myślałem, że będą to pojazdy rzeczywiste, że będzie można zbudować własnego. Bo załóżmy tak, na przykład podoba mi się model jazdy w Skodzie, ale chciałbym mieć podobny model jazdy w Volkswagenie na przykład, czyli buduję na przykład po własnemu Volkswagena na przykład. To by było spoko. Jednak nie. Dostajemy nielicencjonowane, no w sumie nieprawdziwe marki,
i musimy swój własny samochód zbudować od podstaw i po prostu mamy po prostu taką kopię jakby na przykład Forda Pumy albo też Hyundai'a, co niby ma to przypominać, ale tak później jak po prostu na to patrzyłem, to czułem się jakbym grał w ogóle grę rajdową z nielicencjonowanymi samochodami, które próbuję udawać, że są jakieś licencjonowane. I to mi właśnie przeszkadza. Powinno być właśnie, że możemy zbudować własny pojazd, własnego Volkswagena, własną Skodę, własnego Forda na własnych zasadach. Takiego coś się spodziewałem, a tu dostaliśmy takie coś. Jeszcze tak mniej ważna rzecz dla mnie, a mianowicie grafika. Spodziewałem się, jeśli pomyślałem o grafice, to pomyślałem, że będzie może lepsza jak w Dircie 5 albo na przykład w F1, podobno jak w F1. Bo tak prawdę mówiąc, F1 nie miały dobrej grafiki, tak prawdę mówiąc, ale była spoko, nie? Dało się na to patrzeć. Jednak co się podziało w WRC? Czuję się, jakbym po prostu oglądał grę z 2012-13 roku, plus jeszcze z tym żółtym filtrem. Jeśli mnie znacie, to ja nienawidzę żółtego filtra. Tak, po prostu nie mogę po prostu patrzeć na to, że gra wygląda jak z 2013. A nie dostajemy nowej produkcji. Fakt, no gry od KT Racing nie wyglądały też oszałamiająco, ale jednak mogłem na to patrzeć, nie? W Dirtie Rally 2.0 właśnie też mnie przeszkadzał ten żółty filtr, ale jednak czułem, że gram w jakąś produkcję z tego albo z poprzedniego roku, czyli czytaj 2019-2018, jakbym grał rzeczywiście produkcję z tej daty. Tak, i chyba to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie mojego monologu marudzenia na EA Sports WRC. Jeśli coś wam się też nie podoba w WRC, możecie napisać, czy wam się coś nie podoba, czy podoba, czy jednak może macie inne zdanie i może chcecie się obronić. Piszcie śmiało. Ja oczywiście nie obrażamy się w komentarzach, ale moim zdaniem to WRC jest naprawdę kiepskie. Myślałem, że to będzie serio taki grywalny, przeciętniak, przyjemny dla gry, a jednak otrzymaliśmy gorszego przeciętniaka, że tak to powiem, taką 5, może góra 6 na 10, a spodziewałem się takiej 7 przynajmniej. A dostaliśmy naprawdę, no, przeciętną grę. Już powtarzam chyba to z 5 raz albo 10. Ale dobra, zapraszam do sekcji komentarzy, posłucham waszego zdania i się nie obrażamy. I cóż, trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć. Sorry, że tak chaotycznie trochę, a miałem swój tekst tutaj przygotowany.